Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Bliski Wschód z akcentami afrykańskimi. Ze mną jest Marcin Krzyżanowski, Uniwersytet Jagielloński, kłaniam się. Dobry panu, dzień dobry Państwu. Iran, ofensywa irańska na kontynencie afrykańskim i tutaj ten ciekawy kierunek, jakim jest Zimbabwe. Po co Raisiemu Zimbabwe akurat w tym przypadku? Krótko i węzłowato, for money. Wszystko rozchodzi się o możliwości eksportowe Iranu, no i oczywiście do tego dochodzi też ta podszewka ideologiczna, czy też nadstawka ideologiczna, zależy z której strony na to patrzeć, w postaci budowania osi oporu przeciwko szeroko pojętemu imperializmowi i porządkowi postkolonialnemu, jak to określają irańskie media. Ale to, co jest numerem jeden, jeśli chodzi o irańską aktywność w Afryce, w szczególności, może z wyjątkiem Nigerii, w szczególności jeśli chodzi o ostatnią podróż prezydenta Raisiego, to po prostu pieniądze. Iran szuka coraz dalej, coraz głębiej nowych rynków eksportowych, które pozwoliłyby złapać oddech irańskiej gospodarce. Może nie będę pytał o politykę tego afrykańskiego kraju, ale jakie umowy tutaj podpisano? Współpraca w ramach surowców energetycznych? Generalnie Iran zawsze gra dwiema podstawowymi kartami. Jedna to wspomniane właśnie surowce energetyczne i generalnie współpraca w zakresie energetyki i petrochemii, a druga to medycyna i edukacja. Iran, o czym rzadko kiedy się wspomina, a o czym warto pamiętać, jest krajem rozwiniętym, ma medycynę na wysokim poziomie. Oczywiście nie mówię, że szpitale irańskie mogą się równać z najlepszymi szpitalami europejskimi czy amerykańskimi, ale prezentują naprawdę dobry i solidny poziom, daleko, daleko większy niż większość krajów afrykańskich. Do tego, jakkolwiek no, bardzo mocno skażoną ideologią, ale również edukacją wyższą na wysokim poziomie. Stąd też częścią tej irańskiej ofensywy, a raczej receptą na tą irańską ofensywę, jest współpraca w zakresie edukacji, dotyczy to zarówno tworzenia, współtworzenia ośrodków edukacyjnych na kontynencie afrykańskim, jak i przyjmowania stypendystów u siebie. Do tego dochodzi tam, gdzie jest to możliwe, aczkolwiek nie w tym przypadku, współpraca w zakresie sektora zbrojeniowego. Iran w tym momencie, zresztą nie bójmy się tego powiedzieć, reklamie, jaką irańskie drony zrobiły sobie na Ukrainie, Iran zaistniał też szerzej na światowym rynku dronów. A z racji tego, że irańskie drony są z grubsza rzecz biorąc dobre i tanie, to cieszą się coraz większym powodzeniem wśród klientów z nieco mniej zasobnym portfelem. Nie mówię tutaj tylko o amunicji krążącej czy też dronach bojowych, ale również o dronach zwiadowczych, obserwacyjnych itd., itd. Zastanawiam się, co łączy akurat Kenię, Ugandę oraz Zimbabwe. Geografia. Geografia przede wszystkim. W żadnym z tych krajów Iran, zresztą generalnie Iran w Afryce, pomimo tego, że ekspansja w Afryce zaczęła się jeszcze za czasów cesarstwa, to Iran nigdy nie był zbyt mocny na tym kontynencie. Jego obecność była, jest i podejrzewam, że jeszcze pomimo starań Raisiego długo, długo będzie bardzo, bardzo znikoma. Natomiast tam, gdzie Iran jest chociażby śladowo obecny, no to właśnie od wielu lat, to właśnie Kenia, Uganda, Mozambik, Zimbabwe, po części Nigeria, no i wspomnieć na początku Somalia i Erytrea.
To są ekspansja na kontynencie irańskim już ponad 20 lat temu. Zaczęła się w szczególności od Erytrei i Somalii. Tam sukces Iranu jest, no, delikatnie mówiąc, umiarkowany, ale przyczółki jakieś są, obecność jakaś jest. No i stamtąd Iran szedł coraz dalej i idzie coraz dalej na południe, czyli właśnie Kenia, Uganda, Mozambik, no i obecnie na celowniku jest Zimbabwe. Oczywiście, to jeszcze ważny wątek. Z tego, co orientuję się, Iran to jest dobry gracz w technologii farmaceutyków, Tak, telekomunikacji. tutaj nie wspomniałem o tym osobno, tutaj przyznaję, bo lekarze i farmaceuci być może by mnie wykleli teraz, ale farmaceutyki wrzucam do ogólnej medycyny, ale tak, powinien, powi, do, dobrze, że to zostało wspomniane, bo powinno wybrzmieć. Przemysł farmaceutyczny Iranu to również, no, potęga to może złe słowo, ale bardzo solidny gracz, który ma dużo do zaoferowania, zwłaszcza krajom rozwijającym się. Czy ważnym jest również tu element tego SWIFT, systemu samego bankowego? Tak, to jest znaczy generalnie sankcje, którymi objęty jest Iran, w szczególności właśnie sankcje obejmujące sektor bankowy, czyli odcięcie Iranu, tak naprawdę odcięcie Iranu od międzynarodowej bankowości jest bardzo poważną blokadą dla irańskiej ekspansji i bardzo poważnym problemem dla irańskiej gospodarki. Dlatego też pomimo dość optymistycznego nastroju, który w temacie Afryki panuje w irańskich mediach, jednak nie wróżę temu projektowi ekspansji zbyt dużego powodzenia, bo po prostu nie będzie jak płacić za eksportowane z Iranu, przepraszam, importowane z afrykańskiego punktu widzenia z Iranu towary. Iran ma szansę coś ugrywać w przypadku krajów, które tak jak on są objęte bardzo potężnymi, bardzo poważnymi i szerokimi programami sankcyjnymi. Stąd też właśnie sukcesy w zwiększaniu obrotu gospodarczego z Rosją czy z Wenezuelą. Natomiast państwa afrykańskie, jakkolwiek ich relacje ze Stanami Zjednoczonymi w szczególności są, no, delikatnie mówiąc, skomplikowane, wciąż mają zbyt wiele do stracenia pod względem gospodarczym i politycznym, by pozwalać Iranowi na rozpychanie się łokciami i żeby po prostu stawiać zbyt mocno na Iran. Więc podejrzewam, że owszem, ofensywa dyplomatyczno-polityczna Iranu w Afryce przyniesie efekty w postaci zwiększenia obrotów handlowych, ale no, nie będą to zmiany rewolucyjne, no i nie będą to też kwoty, które pozwoliłyby faktycznie w irańskiej gospodarce poczuć nieco mocniejszy grunt pod stopami, ale no, każdy grosz, kolokwialnie mówiąc, się przyda. Tak jest. Bardzo dziękuję za ten krótki komentarz. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Również do usłyszenia.